Od samego początku cechował się niepojętym wręcz okrucieństwem, które z całą pewnością wzmagało jego uzależnienie od morfiny. Wszyscy, którzy spotkali Birkla, byli zgodni co do jednego. Ten człowiek mordował dla własnej satysfakcji. Strzelał do więźniów, wieszał ich w celach, kazał chodzić po rozżarzonym żużlu oraz szczuł psami, w tym przede wszystkim swoim wilczurem o imieniu Castor. W ciągu 2 lat działalności na Pawiaku zamordował kilkadziesiąt osób. Były wśród nich anonimowe ofiary, ale również osoby bardzo mocno zakonspirowane.